Dzień dobry, cześć i czołem, ja nazywam się Miłosz, a dzisiaj otworzymy sobie mini booster box z najnowszego dodatku Twilight Masquerade. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym serdecznie podziękować mojemu widzowi Danasowi, który ogarnął mi tego booster boxa jakiś czas temu. No co, sprawdźmy sobie, co kryje się w tym bydlaku. Shiny Charizard for life. Taki oto piękny booster boxik zabiera 18 boosterków, czyli połowę tego, co znajduje się w prawdziwym booster boxie. Są także za to gwarantowane dropy, więc powinno być minimum 8 dropów na taki mały booster boxik. Więc sprawdźmy sobie, co kryje ten oto zestawik, a jeżeli wy chcecie kupić oryginalne karty Pokémon, to serdecznie zapraszam do sklepu Karczmagier, którego link znajdziecie w opisie, a my sprawdźmy teraz, jakie boosterki się przed nami kryją. Pierwszy boosterek będzie posiadał sobie Sinistchi, czyli tego Pokémona, który jest regionalną wariacją, albo w tym regional fake'iem, jeżeli chodzi o Pokémona Poltegeist. Pierwszy boosterek i mamy Grass Energy, za nim jest Slugma, Swirlix, Tadpole, Applin, Revavroom, Ogre's Mask, Sunflora z Minecrafta, Poltegeist. Ooo, i patrzcie na to, pierwszy dropik jest to Timbur w Illustration Nerd. Piękna karta, cudowna karta i jest to First Pack Magic. Zaczynamy sobie pięknie ten cały booster boxik w taki sposób. Jest tu Timbur i nic lepszego, ciekawszego nie było. Kolejna paczka, mamy Dragapulta i co się w tym Dragapulcie będzie ukrywało, zaraz zobaczymy. Przekładamy sobie energię do przodu i lecimy. Jest Water Energy, Spinarak, Sandshrew, Darumaka, Apom, piękna karta, Meridiana, Iron Bundle, Festival Ground, Love Ball w rewersie, tam jest Litwick, a na końcu Corner! Stone Mask Ogre Pony EX. Jest to karta, której brakuje mi w mojej kolekcji i jest trafiona w drugiej paczce. Jak to się zaczyna? Niesamowicie, bardzo mi się to podoba. Jest to karta przecudowna, cudownie się mieniąca i mamy kolejny dropik na dwa boostery, więc jak na razie wygląda to szandersko. Dajcie w ogóle znać, ile myślicie, że trafimy dropów w dzisiejszym odcinku. Ja obstawiam, że te 8 powinno być gwarantowanych, więc tyle będziemy sobie tutaj zapisywali. Ale może być mniej, może być więcej. Mamy Darkness Energy, Poliwag, Helioptile, Corphish, Grookey, Florges, Bellybolt, Hazel, Dreepy w rewersie, Phoebus w rewersie, a za nim tylko i wyłącznie Chandelure. Chandelure Holo, która jakąś abilitkę posiada. Każdy z graczy może dobrać sobie kartę, jeżeli dobrze widzę. Tak, przy każdej turze. Dobra, sprawdźmy sobie, co kryje kolejna paczucha. Mamy tym razem Basic, energię psychiczną. Flabébé, Litwick, potem jest Pucciana, Palossand, Enhanced Hammer, Glalie, Kilowattrail, Bellybolt, zanim Girafarig i Tinglu. Tinglu, czyli jeden z tych majestatycznych kwartetu, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o te legendarne Pokémony z regionu Paldia. Kolejna paczka, znowu Poltegeist, może tym razem ona znowu nam coś przyniesie. Jak na razie tylko dwa dropy i zaczęliśmy w kozacko. Na razie jest, jak widzicie, tak jak jest. Phoebus, Driplin, cudowna karta, Cramorant, Kieran, Chimchar, Reverse i patrzcie na to! Poltegeist, a za nim Sinistcha, czyli linia ewolucyjna. Jedna z chyba z piękniejszych kart tego dodatku. Bardzo mi się podoba. Tak samo przypada ta karta do gustu mojej żonie. Jest cudowna. Mam już trzeci dropik. Karta wygląda przekozacko. Cudownie się mieni. A my lecimy z Ursulaną. Blood Moon Ursulana jest kolejną kartą, a w sumie tak naprawdę paczuszką, która jest przed nami do otwarcia. Lightning Energy, mamy Clefairy, Varum, potem Volbeat, Luxio, Slurpuff, Milotic, Perrin, Sunkern, Jinx, a za nim Blissey X. Blissey X, karta, która jakieś tam powoli granie widziałem, że posiada. Dużo osób gra go z tym najnowszym Ace Speckiem, który daje mu tą możliwość zostania na stole przy 10 HP, więc troszeczkę tanki Pokémon. Mamy Fighting Energy, Finizen, Vatrel, Glimmit, Thoki, Poliwrath, Scolipede, Backcatching Set, Phantom, zamiast Froakie i kartą Red, tylko i wyłącznie Alakazam. No dobra, mamy chyba jeszcze z połowę tych boosterów do otwarcia. Kolejny Bladmur Ursulana się nam szykuje i te chyba nam paczki troszeczkę więcej dawały. Zobaczmy sobie, co kryje kolejny boosterek. Mamy tym razem Lightning Energy, Heliolisk, Ducklet, Imolga, Growlithe Hisuniański, jest Aviom, Aggron, Cook, Spinarak, zanim jest Glimmer, a na końcu jest Screamtail EX. Kolejny jak się dzisiaj nam się trafia. Fajnie, fajnie, fajnie.
Już mamy kilka dropów przed sobą. Jeżeli dobrze pamiętam, to powinny być dwa full arty w tym miniboxie. Kilka tych jeksów, chyba właśnie dwa lub trzy jeksy. I powinien być też jeden gwarantowany ace fake, więc jestem ciekawy, który ace fake by nam się trafi, jeżeli się w ogóle nam trafi. Grasiasta energia, jest Monferno Nosepass. Ej, czekajcie, czekajcie, patrzcie na to, jaki jest skrakowany Nosepass. Mamy tutaj, jak się mówi, przyklejoną kartę do góry boosterka. Jest Jinx, Floet, Clefable, Tatsugiri, chyba pierwszy raz w ogóle trafiam Ferrogiraffe. Jest! Unfair Stamp! Kartę, którą chcieliśmy trafić, bo jest to chyba najdroższy aspekt tego całego dodatku. Oczywiście, że Fioni i Sinistra nam wpadły, ale tak, Unfair Stamp, tego szukamy. Jest to karta na pewno giga grywalna i na pewno będzie się ładnie w mojej kolekcji prezentować, ale także na stole podczas grania. Mamy Unfair Stampa, super, czyli jest aspekt trafiony, czyli gwarantowana karta już się tutaj znajduje. Dobra, sprawdźmy sobie, co się znajduje w kolejnej paczuszce. Jest tym razem Water Energy, jest Apom, Darumaka, Corphish, Grookey, Probopass, Loveball, Scolipede, Kilowattrel, Darmanitan i Fezzendibidi Skibidi Toilet, trafiony w końcu, bo chyba tego jeszcze Pokemona nie udało mi się trafić z najnowszego od Twilight Masquerade. Mamy kolejną paczkę z Ogerponem. Ogerpon, Teal Mask, i czy ten Teal Mask nam coś przyniesie? Chciałbym jakąś złotą kartę trafić, chciałbym trafić jakiegoś alter arta, ale czy się uda? Zaraz sami się przekonamy. Seeking, Sunkern, Tatsugiri, Fairy Giraffe, Rayford, Carmine, jest Corphish i jest Frostlass jako nasza karta holo. Czyli jak na razie dużo się nie zmienia. Mamy już dużo boosterów przed nami zakończonych. Zostało nam kilka ostatnich paczuszek i sprawdzimy, jak to się wszystko będzie tutaj prezentowało. Mamy Fire Energy, Sunkern, Abra, Skarmory, Applin, Jamming Tower, Glaceon, Diplin, jest Diplin kolejny, Palafin w rewersie i Teal Mask Ogerpon, czyli ten Pokémon, który jest główną maskotką tego najnowszego dodatku. I powoli zbliżamy się ku końcowi. Kolejna Sinistra w moje ręce i zobaczmy sobie, co kryje ten booster. Prawie dwie karty przełożyłem, byśmy mieli drop przy drugim już boosterku, przy drugiej karcie. Mamy energię Darkness, Helioptile, Zenith Spinizen, Caretaker, Glimmet, Bellybolt, Accompanying Food, Flute, Boomerang Energy, Ducklet, Palossand, a za nim Enamorous, który ma swoją kartę Alterat, chociaż mi się mega nie podoba, bo bardzo nie lubię i nie rozumiem tego Pokemona, więc lecimy sobie z kolejnym boosterkiem do zapomnienia tamten, a my sprawdźmy sobie, co kryje ten kolejny booster. No chciałbym trafić jeszcze jakiegoś fularcika. Lampet, Poltergeist, jest Ducklet, jest Ninetales, Slurpuff, Perrin, Milotic, jest Tadbolt, za nim Swirlix i jest kolejny fularcik. To co chciałem, to trafiłem. Jest Aronthorn EX, karta, która jest tak zwanym Path to the Peakiem V2. Jeżeli jest na naszym aktywie, to wszystkie Pokémony nie mają abilite, które je posiadają. Czyli może powiedzieć, że taki troszeczkę Path to the Peak w wersji Pokemona, a nie stadionu. No dobra, czyli mamy już kilka fajnych dropików przed nami. Zostały nam chyba jeszcze trzy paczuszki oprócz tej. Jest stalowa energia, jest Snowrunt, Leyron, Chimchar, Pinsir, Kilowattrel, jest Sandslash, Lucian, Enhanced Hammer, za nim Sandshrew i jest Ogerpon, jest Team Mask Ogerpon. Kartę, którą potrzebuję na pewno do swojej kolekcji, gdzieś tam w moim binderze z całym sensie będzie pojawiała. Fajnie, jest Teal Mask Ogerpon, czadersko. Czyli mamy jeszcze trzy boostery i raczej nie sądzę, że nam się wpadło, ale zobaczymy, może nasze szczęście będzie o wiele lepsze. Trzy boosterki do końca. Jaka będzie energia? Tym razem jest to Darkness Energy, potem jest Sandshrew, Chansey, jest Tangela, potem jest Clefairy, Glimora, Snorlax, Morpeko, jest Tangrowth, Infernape w rewersie i Infernape Holo. Co za przypadek. No dobra, to co, zobaczymy, czy będzie Last Pack Magic, czy może jednak będzie Last Pack Tragic, ale przed tym jeszcze Bloodmoon Ursulana się nam pojawi przed ekranem i zobaczymy, co ta paczucha nam kryje. Mamy Grass Energy, Girder, Fioni, Venipede, Aeron, Darmanitan, Lifion, Swanna w rewersie, Mankidori, a kartą rare tylko i wyłącznie Heatran. Prawie nas zakończył dzisiejszy odcinek, ale mamy jeszcze małe szczęście, bo może tu będzie coś się trafiało. Ostatnia Sinistra się przed nami kryje. Zobaczymy, co ta Sinistra nam przyniesie.
Mamy Lightning Energy, potem jest Trevenant, powrót, bo będziemy sobie szli, jest Emolga, jest Frogadier, Illuminacy, Ariados, Kieran, za nim jest Cremorant, Shinx w rewersie, potem jest Darumaka w rewersie i na końcu Walking Wake Holo. No cóż, sprawdźmy sobie szybciutko w recapie, co nam się udało trafić, ja zaraz wracam. Tak jak powiedziałem, tak zrobiłem, wracam do was z moimi wszystkimi dropami z dzisiejszego pięknego mini booster boxa. Mieliśmy Teelmax Ogrepona, zanim Iron Thorns EX w fullarcie, Unfair Stamp, Screamtail, Blissey EX, Poltergeist w pięknym arcie, Ogrepon EX w fullarcie oraz Timber. Czy było farto? Wydaje mi się, że tak, mega fajne karty udało się dzisiaj dropnąć. Szczególnie jestem zadowolony z tego pięknego Ogrepona, który jest i grywalny, i bardzo ładną kartą, oraz Unfair Stampa, którego na pewno będę ogrywać w swoich tariach. Dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka oraz jeszcze raz serdecznie dziękuję Darasowi, dzięki któremu ten odcinek nie byłby możliwy. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie. Dziękuję wam wspierający za zaufanie i dołożenie cegiełki do mojego kanału. Wasze wsparcie wiele dla mnie znaczy i przełoży się z pewnością na rozwój mojej działalności. Shiny Charizard for life.